Gazprom oskarża, przekazanie turbiny do Nord Stream 1 nielegalne. Nord Stream 1. Gazprom oskarża niemiecką firmę o złamanie kontraktu. Przekazanie Niemcom przez Kanadę turbiny do Nord Stream 1 było niezgodne z kontraktem, oskarżył wiceszef rosyjskiego koncernu naftowego Gazprom Witalij Markiełow. Markiełow utrzymuje, że firma Siemens, która prowadziła prace serwisowe, naprawiła tylko 1/4 problemów. Ponadto Gazprom miał wysłać do Siemensa 10 listów z zażaleniami w sprawie innych turbin wymagających naprawy. Siemens wydał oświadczenie w sprawie turbin. Siemens nie skomentował wypowiedzi Markiełowa, ale w środę firma podała, że nie miała dostępu do turbin na miejscu i nie otrzymała od Gazpromu żadnych informacji o uszkodzeniach. Siemens podkreślał również poprzednio, że to Gazprom musi wypełnić dokumenty celne dotyczące zwrotu turbiny, która utknęła w Niemczech. Turbina do Nord Stream 1. Oficjalny powód ograniczenia dostaw rosyjskiego gazu do Niemiec. Turbiny do Nord Stream 1 były naprawiane w Montrealu i zostały po decyzji rządu Kanady z 9 lipca o wyjątkowym uchyleniu sankcji przekazane Niemcom, by zapewnić ciągłość dostaw gazu z Rosji. Od środy Gazprom zmniejszył dostawy gazu do Niemiec przez położony na dnie Bałtyku Nord Stream 1 do około 20% nominalnej zdolności przesyłowej gazociągu. Rosyjski koncern twierdzi, że musiał wyłączyć kolejną turbinę w głównej tłoczni gazociągu. Zastępczyni rzecznika rządu Niemiec Christiane Hoffmann powiedziała, że nie ma przyczyn technicznych, które uzasadniałyby zmniejszenie dostaw gazu z Rosji.